chcę wam powiedzieć coś, co naprawdę bardzo mi pomogło w moim rozwoju duchowym. Wiecie? Bo może jak wiecie, albo nie wiecie, 6 lat temu mniej więcej uwierzyłem, że Jezus jest moim Zbawicielem. Jakiś czas później zacząłem czytać Pismo Święte. Gdzieś usłyszałem, chyba od Leszka Korzenieckiego, jak był w Skierniewicach, że jeżeli czytasz 4 rozdziały dziennie, to przeczytasz Biblię w rok. No i pomyślałem, że 4 rozdziały dziennie mogę czytać. No i tak wtedy przeczytałem pierwszy raz Pismo Święte. Nie rozumiałem prawie nic, ale przeczytałem Biblię i to się liczy. Ale potem, wiecie, czytając Biblię, chciałem to zrozumieć. I dzisiaj właśnie chcę o tym do was mówić. Takie sobie dałem tytuł: Słowo Boże, które zmienia życie. Czyli jak czytać Biblię, szukając codziennych zastosowań. Wiecie, to jest coś, co jest bardzo ważne w naszym życiu z Bogiem, w naszym życiu dla Boga, w naszym życiu z Jezusem Chrystusem, że wierząc w Niego, Duch Święty nas przemienia. Ale teraz, wierząc w Niego, też wierzymy, że Jezus jest naszym Panem, jest Królem, dla którego żyjemy. I teraz, jak wiedzieć, czego ten Pan, czego ten Król od nas oczekuje? No nie ma lepszego źródła, niż samemu czytać i studiować Pismo Święte. Ale wiecie, pewnie pamiętacie fragment z Jakuba, że oprócz słuchania ważne też jest wykonywanie tego, co Pismo Święte nam nakazuje. Problem tylko polega na tym, że ta książka, te księgi, które są tutaj zebrane, zostały spisane od 3,5 tysiąca do 2000 lat temu. Więc trochę ciężko czasem nam to jest zrozumieć. Mimo tego, że autorzy, którzy pisali te księgi, pisali je w sposób, który miał być prosty do zrozumienia. Wiecie, apostoł Paweł, kiedy pisał list do Rzymian, nie chciał skomplikować zbawienia dla kościoła w Rzymie, tylko chciał je po prostu wytłumaczyć. Tak samo, kiedy apostoł Jan napisał objawienie, on nie chciał stworzyć czegoś, o co chrześcijanie będą się kłócić i wskazywać na kolejnych antychrystów, tylko chciał dać zachętę Kościołowi. Jednakże przez to, że to jest książka antyczna, księgi antyczne, nam dzisiaj może być ciężko to zrozumieć. Dlatego przez te 20-30 minut, które tutaj spędzimy, chciałbym, abyście poznali jedną z metod czytania Biblii, tak żeby szukać codziennych zastosowań. Żeby to nie było tylko książka, przez którą poznamy więcej, jak Szekspir czy Hamlet. Bo nie taki jest sens Biblii. Biblia została napisana po to, aby zmieniać nasze życie. I to, o czym wam powiem, potem jeszcze na koniec przypomnę, można dogłębniej przeczytać, czy dogłębniej zrozumieć przez książkę Poznawanie Biblii Charlesa Swindora. Jeżeli będziecie chcieli, to powiedzcie mi, to ogarniemy tak, żeby było parę kopii w zborze. Żeby po prostu, bo jest bardzo fajny, łatwy poradnik, jak studiować Biblię w taki sposób, aby szukać codziennych zastosowań. Więc wracając do tematu, jak czytać Biblię, aby codziennie brać coś nowego, nie tylko wiedzę, ale też jak ją stosować. I tutaj na początek mam taką historię dla was. Historia ta jest z mojego życia. W szkole średniej, chyba w pierwszej lub drugiej klasie, rok lub dwa po tym, jak uwierzyłem, że Jezus jest moim Zbawicielem, miałem takie pytanie w głowie. Dlaczego jako chrześcijanin, jako chłopak wierzący, nie powinienem przeklinać? Wiecie, każdy z nas chodził do szkoły, każdy z nas pracował w jakimś miejscu, gdzie przekleństwa były używane w ramach przecinka. Albo może jeszcze w takim miejscu pracujecie, czy w takim miejscu się uczycie. I u mnie w szkole średniej było bardzo podobnie. Szczególnie jak mieliśmy zajęcia z wychowania fizycznego i z kolegami szliśmy do szatni, no to dla mnie normalnym było używać przekleństw. Takie było nasze słownictwo, którego używaliśmy. Jednakże byłem dobrym chłopakiem, który był w kościele całe życie. Znaczy chodził do kościoła całe życie. I słyszałem wiele razy, znaczy inaczej,
nie słyszałem, żeby chrześcijanie przeklinali. I słyszałem wiele razy, jak mówili mi ludzie, nie przeklinaj, nie przeklinaj. I tak się zastanawiałem, ale dlaczego? Czytając Biblię, wtedy jeszcze czytałem, właśnie wtedy czytałem tak, żeby przeczytać Biblię w rok. I czytając list do Efezjan, natknąłem się na taki werset w 4 rozdziale, który po prostu zmienił moje nastawienie, znaczy nie zmienił moje nastawienie, ale wytłumaczył mi, dlaczego nie powinienem używać przekleństw. Jest taki werset, 4 rozdział listu do Efezjan, 29. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I wiecie, wtedy mnie olśniło, wtedy Duch Święty przemienił moje serce i wtedy zrozumiałem, dlaczego mam nie przeklinać. I to jest dla mnie taki przykład z mojego życia, jak Bóg używa, jak Duch Święty używa natchnionego przez siebie Słowa Bożego, aby zmieniać nasze myśli, nasze postępowanie. I to akurat było bardzo, bardzo proste. To, co Paweł napisał do Efezjan, możemy bezpośrednio zrozumieć do naszego życia. I możemy to zastosować, tak jak ja wtedy. Ale jak sami dobrze wiecie, nie wszystkie fragmenty Biblii są prostymi poleceniami albo zakazami. Bo Biblia to nie jest tylko zbiór zasad i nakazów, ale to jest historia, to jest poezja, to są słowa prorocze, to jest opis. Mamy naprawdę wiele rodzajów stylistycznych Biblii, które czasem może być ciężej zrozumieć. Dlatego chciałbym zacząć i powiedzieć wam o takich 3 elementach, czy 3 krokach do tego, jak jakikolwiek fragment, który będziecie czytać, jak go zrozumieć, jak go dobrze, może inaczej, najpierw jak zobaczyć, co jest w tekście, potem jak go dobrze zrozumieć i na koniec jak zastosować go w waszym życiu. I pierwszym z tych kroków jest obserwacja. I w tym co powiem, w tym kazaniu, które dzisiaj przygotowałem, pomyślałem, że użyję czegoś, jakiegoś fragmentu, którego jeszcze wcześniej nie przestudiowałem. Będziemy podążać tymi zasadami za tym fragmentem. I myślałem sobie, jakiego fragmentu użyć. Akurat niedawno czytałem Księgę Daniela, 12 rozdział, więc pomyślałem, że właśnie tego fragmentu użyję, no bo jeszcze nie miałem okazji, aby go przestudiować dla samego siebie. Ale najpierw zobaczmy, o co chodzi w obserwacji. Obserwacja to jest pierwszy krok. I w obserwacji chodzi o to, abyśmy dokładnie zobaczyli, co autor napisał w wybranej części tekstu. Tutaj będę mówił o wybranej części tekstu, bo nie jesteśmy w stanie naraz przestudiować całej Biblii w jedną godzinę. Szczególnie, jeżeli chcemy szukać czegoś, co będziemy stosować codziennie. Dobrze jest wybrać część tekstu. Część tekstu, którą autor sam zaznaczył, że ma jakieś jedno zdanie, czy jedną myśl. I też pokażę wam to w 12 rozdziale Księgi Daniela. Bo skupimy się tylko na wybranej części z tego tekstu, a nie na całym rozdziale. Więc chcemy w obserwacji dokładnie zobaczyć, co autor napisał. I co składa się na obserwację? Na obserwację składa się kontekst, żebyśmy wiedzieli dokładnie, kto jak napisał i w jakim momencie napisał to, co napisał. Składa się też dokładne czytanie, abyśmy sobie spowolnili, zwolnili i usiedli nad Pismem Świętym, aby Duch Święty nas przemieniał. Dobrze też jest potem zadawać pytania. Wiecie, kiedy patrzymy na tekst biblijny, zadawać pytanie, kto jest w tym tekście? Co mówi? Co się dzieje w tym tekście? Albo ile czasu minęło od początku do końca wersetu, czy od początku do końca fragmentu. Po prostu zadajemy pytania, które pomogą nam zrozumieć, co autor napisał w danym fragmencie. Dlatego w ramach ćwiczeń, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, otwórzmy sobie 12 rozdział Księgi Daniela. Jeżeli macie Biblię, to poprosiłbym, abyście otworzyli. Też dobrze, fajnie jest używać innych tłumaczeń. Będziemy widzieć coś innego, coś nowego. Coś, może co ja ominąłem. Jeżeli nie macie Biblii, tutaj
Mam fragment, który będę chciał dokładniej z Wami omówić. Ale wcześniej, jak przeczytam ten fragment, to chcę Wam powiedzieć trochę kontekstu. Właśnie jaki jest kontekst Księgi Daniela. Szczególnie tego rozdziału tutaj. Wiecie, w historii Izraela było parę ważnych momentów. Jeden z najważniejszych momentów było wyprowadzenie Izraela z Egiptu w XV wieku przed Jezusem Chrystusem. Innym ważnym momentem w historii Izraela było zbudowanie świątyni przez Salomona. I kolejnymi ważnymi momentami był najazd Asyrii na Izrael Północny i najazd Babilonu na Izrael Południowy, czyli Judę. Wiecie, te najazdy Asyrii i Babilonu to były przykłady sądu Bożego nad swoim ludem. I w 586 roku przed naszą erą. Cześć Mieciu, chwała Panu Bogu. W 586 roku przed naszą erą nastąpiło powstanie przeciwko Nabuchodonozorowi, królowi, cesarzowi Babilonu i w ramach odwetu została zniszczona świątynia w Jerozolimie. To był moment, w którym Izrael przez 70 lat miał być w niewoli. Tak, jak to Pan zapowiadał przez proroka Jeremiasza. I Daniel jest w momencie tej niewoli. Daniel najpierw pod królem Nabuchodonozorem, potem pod Dariuszem i już w kolejnym cesarstwie jest w niewoli i doradza im. I w czasie bycia w niewoli Bóg mówi do Daniela, Bóg używa Daniela i Bóg też wskazuje przez Daniela przyszłość. Alleluja. Wiecie, kiedy czytacie Księgę Daniela, widzicie, że pierwsze 6 rozdziałów są rozdziałami historycznymi. One opisują zdarzenia. Kolejne 6 rozdziałów to jest opis proroctw, które otrzymał Daniel. Wcześniej w historycznej części też są proroctwa czy wytłumaczenia snów, które Daniel otrzymuje, ale te drugie 6 rozdziałów jest naprawdę pięknym spisem proroctw, które Daniel otrzymał. I ten 12 rozdział jest końcówką takiego proroczego widzenia, które zaczyna tak naprawdę w 10 rozdziale. Bo jak widzicie w tekście, jak będziecie czytać sobie Księgę Daniela, tam nie ma wyraźnego zatrzymania się między tym, co się zaczyna w 10 rozdziale, a co kończy się na koniec 12 rozdziału. I w tym fragmencie, w 12 rozdziale, jest ktoś, kto mówi do Daniela. I potem będziemy sobie myśleć, kto to jest. Ale chciałbym Wam przeczytać to, co ten ktoś mówi do proroka Daniela. 12 rozdział Księgi Daniela. W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który wstawia się za synami Twego ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć aż do tego czasu. W tym czasie Twój lud zostanie wybawiony. Każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się. Jeden do życia wiecznego, a drugi ku hańbie i wiecznej pogardzie. Ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu. A ci, którzy przyprowadzili wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na niebie. Ale Ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie przybiegać, a pomnoży się wiedza. I dalej, już wychodząc z tego 4 wersetu, widać taką zmianę. I ja, Daniel, spojrzałem oto dwóch innych, jeden na brzegu rzeki po tej stronie, a drugi na brzegu po tamtej stronie. Jeden powiedział do męża, odzianego lnianą szatę, który stał nad wodami rzeki. Kiedy będzie koniec tych dziwnych rzeczy? Wiecie, tutaj się zatrzymam, bo chciałem Wam pokazać właśnie w tym 5 wersecie, że tutaj następuje taka zmiana narracji. Jeżeli widać w tekście zmianę narracji, nie do końca nawet jeżeli chodzi o wersety, po prostu widać, że zaczyna się nowa myśl. Wtedy widzimy właśnie, jak autor tekstu wyodrębnia części tego, co napisał. I skupimy się dzisiaj na tych pierwszych 4 wersetach, aby dogłębnie zobaczyć, co tam jest napisane.
właśnie z tymi zasadami obserwacji, że będziemy myśleć, kto tam jest, co się dzieje, o co chodzi, może kto mówi, jaki jest cel tego, co mówi. Więc idąc za tymi pytaniami, w tym fragmencie możemy poszukać takich obserwacji. I najlepiej takie obserwacje po prostu sobie zapisać na jakiejś kartce. Jeżeli chcemy dogłębnie przebadać jakiś fragment, jeżeli chcemy zrozumieć, co jest napisane w danym fragmencie, to jest trochę małe, ale będę wam czytał, nie ma problemu. To są takie przykładowe obserwacje, które ja zauważyłem. I wiecie, mówię wam o tym, bo to, jak wy będziecie badać tekst, na pewno będzie inne od tego, jak ja będę czytał ten tekst i ja będę szukał obserwacji. Inaczej będzie, jak mój tata będzie szukał obserwacji, jak ty, Kasiu, będziesz szukała, jak ty, Marek, będziesz szukał. Po prostu zauważymy, zwrócimy uwagę na inne rzeczy. I nie ma nic z tym złego. Ważne jest to, abyśmy po prostu przesiedli z długopisem, kartką, może komputerem, jeżeli jest wam wygodniej, i zapisali to, co widzicie w tekście. Abyśmy zrozumieli, co autor w tekście napisał. Ok? I tutaj dam parę takich przykładowych. Na przykład... Przepraszam. Widzimy w pierwszym wersecie, że Michał był wielkim księciem. Nie wiemy, co to dokładnie znaczy, ale widzimy, że Michał był wielkim księciem. Czy potem widzimy, że nastanie zmartwychwstanie. Że ci, wielu z tych, którzy posnęli, powstaną zmartwych. Jak widzicie, ja to lubię robić w takich prostych zdaniach i punktach, żebym po prostu widział, co się dzieje w tekście. Na przykład, że nastanie czas ucisku, jakieś trudności dla ludu Izraela. Albo posłaniec, czyli ten, który wyszedł od Boga, ten, który mówi do Daniela, zapowiada zmartwychwstanie. Ciekawe też jest to w tym fragmencie, że wybawiony z ludu Izraela zostanie ten, który został zapisany w księdze. Nie ten, który był bardzo dobry, nie ten, który był piękny czy bogaty, ale ten, który został zapisany w księdze. Mówię wam to po to, abyśmy widzieli, abyście zobaczyli, że te obserwacje, o które mi chodzi, one są bardzo proste. My po prostu czytamy tekst i wyciągamy z tekstu kolejne rzeczy, które tam są napisane. Ja, przygotowując się do tego kazania, zobaczyłem ponad 20 rzeczy, które są zapisane w tych 4 wersetach. I trochę poświęciłem na to czasu, ale to dobrze, bo właśnie nam chodzi o to, aby kiedy czytamy Biblię i kiedy naprawdę chcemy zrozumieć jakiś fragment, żeby się zatrzymać i pomyśleć, co tam jest napisane. Wiecie, też coś, czego nie wspomniałem na początku, a to jest bardzo istotne, to to, że my jako wierzący ludzie, jako ci, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, nie musimy czytać Biblii sami. Chyba nawet nigdy nie czytamy Biblii sami. Bo w nas jest ten, który napisał Pismo Święte. Duch Święty. Który zainspirował Pismo Święte. Więc za każdym razem, kiedy chcemy czytać Biblię, rozważać Biblię, czy może studiować Biblię, szczególnie tak, żeby zastosować coś do naszego życia, módlmy się. Pomódlmy się, aby Duch Święty objawiał nam to, jak mamy zastosować prawdy w danym fragmencie. Bo w każdym fragmencie Biblii jest jakaś prawda, którą Duch Święty chciał przekazać nam dzisiaj. Tylko jaka to jest prawda? Żeby się tego dowiedzieć, trzeba trochę postudiować, zatrzymać się i pomyśleć i pozwolić Duchowi Świętemu pracować. I teraz mamy tę obserwację. Z tych obserwacji zaczynamy trochę widzieć, co Daniel napisał. Wiecie, tutaj nie szukamy żadnych interpretacji. Nic nie chcemy w tym momencie, jeszcze nie chcemy nic zrozumieć. W tym momencie po prostu chcemy zobaczyć, co jest napisane w tekście. Jeżeli będziemy widzieć, co jest dokładnie napisane w tekście, wtedy będzie nam łatwiej zrozumieć, dlaczego Daniel to napisał. I żeby zrozumieć właśnie dlaczego coś zostało napisane, przechodzimy do kolejnego kroku. Tego, jak studiować Biblię, aby ją stosować każdego dnia. Tym kolejnym krokiem jest interpretacja. Jak pamiętacie, w obserwacji chodziło nam o to, aby zobaczyć, co jest w tekście. W interpretacji chodzi nam o to, aby zrozumieć to, co autor napisał. W tej części tekstu, na którą patrzymy. Już mamy podstawę, już jesteśmy zaznajomieni z tekstem. Rozumiemy, albo inaczej widzimy,
że pamiętamy, o czym napisał akurat w tym fragmencie Daniel, czy w jakimkolwiek innym fragmencie inny autor. Więc już znamy tekst. Tylko teraz trzeba zrozumieć, o co tam chodzi tak naprawdę. Więc, aby zrozumieć, o co tam chodzi, też zadajemy kolejne pytania. Wiecie, kiedy czytamy tekst, naturalnym jest, że te pytania sobie zadajemy. Jak zobaczycie na przykład te pierwsze cztery wersety 12 rozdziału Księgi Daniela, mi przyszło do głowy parę pytań. Wiecie, na przykład, do kogo mówi, kto mówi do Daniela? Czy nastał już ten ucisk, o którym mówi Daniel? Czy, albo inaczej, kto będzie zapisany w księdze? Kim są ci mądrzy? Kim są ci sprawiedliwi? Jak przywodzić innych do sprawiedliwości? Co to znaczy, że świecą jak blask firmamentu? Co to znaczy, że będą świecić jak gwiazdy na wieki wieków? To są pytania, które już z treści przechodzimy do tego, z treści przechodzimy do tego, aby rozumieć tekst. Już nie pytamy się, co jest w tekście, ale pytamy się, co to znaczy. Wiecie, tu nie ma takich przykładowych pytań. Po prostu, jeżeli dobrze zrobimy obserwację, jeżeli dobrze zobaczymy, co jest w tekście, te pytania odnośnie do rozumienia same nam przyjdą do głowy. Bo sami będziemy ciekawi, co to znaczy, że ktoś będzie biegać. Bo w czwartym wersie jest napisane, że wielu będzie biegać. Czy to znaczy olimpiadę? Nie wiem. Bo to jeszcze teraz właśnie jest moment, w którym zadajemy te pytania i szukamy na nie odpowiedzi. Zazwyczaj odpowiedź jest jasno napisana w kontekście. Bardzo często odpowiedź na te pytania, które mamy, można znaleźć czy to werset przed, czy to werset później. Czasem jest to trudniejsze, bo czasem autor odnosi się do czegoś, co jest napisane w innym miejscu w Biblii, czy odnosi się do swojego kontekstu, w którym żył. Szczególnie w takich przykładach jak metafory. Kiedy Daniel słyszy, że mądrzy będą świecić jak blask firmamentu, to jest coś, co Daniel musiał rozumieć. Jakiś blask, który widać na niebie. Czy coś takiego. Wiecie, kolejnym celem interpretacji, albo może inaczej, kolejnym etapem interpretacji jest to, żeby znaleźć, dlaczego autor coś napisał. Jaki jest cel w tym, że autor napisał dokładnie to i użył tych słów, a nie innych. Ale potem też jest kolejny punkt interpretacji, żeby szukać, jakie prawdy Duch Święty zawarł w tym tekście. Dlaczego Duch Święty chciał, aby ten tekst znalazł się w Biblii? Bo to jest coś, co jest piękne, że ta księga, którą my mamy, z jednej strony została napisana przez 40 ludzi. Około 40 ludzi. Ale tych 40 ludzi było inspirowanych przez drugiego autora, przez boskiego autora, przez Ducha Świętego. Od pierwszego słowa w Biblii, ostatniego słowa w Biblii, Duch Święty zawarł wszystko, co chciał. Inspirował ludzi w taki sposób, aby nie popełniali błędów w tym, co napisali. Abyśmy my dzisiaj i aby ludzie w każdym czasie mogli poznać, kim jest Bóg, jaki jest Bóg i czego Bóg chce od nas. I wiecie, dalej, kiedy już znajdziemy, czy pomyślimy, jaki był cel autora, jaki był cel Ducha Świętego, fajnie jest zobaczyć, czy na pewno się zgadza to, o czym myślimy, z innymi częściami Biblii. Wiecie, często ja tak robię, czy robiłem, często słyszę, jak ktoś znajduje jakiś fragment w wersecie i ma zupełnie nowe objawienie. Nowe objawienie, które przyszło na Kościół po 2000 lat istnienia. To się rzadko zdarza. Rzadko jest tak, że my myślimy coś nowego, co jest faktycznie prawdą. Dlatego, że Kościół już istnieje od prawie 2000 lat. I przez 2000 lat Duch Święty działał przez wierzących ludzi, aby pokazywać nam, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. Dlatego jeżeli mamy jakiś tekst, który rozumiemy, który wydaje nam się dziwny, albo którego rozumiemy, co jest napisane, ale coś nie wydaje nam się, że to jest poprawne, to jest moment, w którym badamy to z innymi częściami Pisma, żeby zobaczyć, czy nasz pomysł jest prawidłowy, czy nie. I na koniec fajnie jest sobie podsumować, o czym jest dany fragment, abyśmy po prostu wiedzieli, łatwiej było zapamiętać. Dlatego wróćmy do naszego przykładu. Przykład z Księgi Daniela 12, 12 rozdział, od 1 do 4 wersetu. Wiecie, takie pytania, na które ja
przykładowe, na które szukałem odpowiedzi, aby wam pokazać, o co chodzi, to jest ten pierwszy. Kto mówi do Daniela? To jest pytanie, które miałem od początku czytania tego rozdziału. Kim jest ten, kto mówi do Daniela? No bo w tym rozdziale nie widzimy. W 11 rozdziale tego nie widzimy. Widzimy to dopiero w 10 rozdziale i tam też Daniel nie opisuje dokładnie tego, kim on jest. Opisuje to, jak wygląda. I z tego, i to jest napisane w 10 rozdziale, 6 wersecie, jak wygląda ta osoba, ten ktoś, kto mówi do Daniela. Nie wiemy dokładnie, kim on jest. Wiemy, że jest kimś ważnym w hierarchii niebiańskiej. Wiemy, że mówi rzeczy, które są proroctwami od Boga. Z opisu jego wyglądu jest on podobny do Jezusa w objawieniu. Jednakże to, że jest podobny, nie oznacza, że na pewno to jest ta sama osoba. Że to jest na pewno Jezus Chrystus przed wcieleniem. Chociaż osobiście skierowałbym się, czy skłaniałbym się do tego, że to jest Jezus przed wcieleniem. Bo nie jest opisane jego imię. Jak innych aniołów, którzy mówią do Daniela. Widać, że on też jest ponad aniołem Gabrielem. Widać, że on mówi, co robi archanioł Michał. Czyli tak mi się wydaje, że z tego tekstu wynika, że ta osoba, która mówi do Daniela, jest ważniejsza od archanioła. I z opisu, przez to, że jest podobny do tego w objawieniu, wydaje mi się, że to jest Jezus. Ale nie dam sobie ręki uciąć. To jest na pewno ktoś ważny w hierarchii niebiańskiej. I widzicie, to jest takie pytanie, które ja miałem, na które po sprawdzeniu znalazłem odpowiedź. I na tym polega interpretacja. Że coś jest w tekście, czego nie rozumiem, ale szukam i próbuję zrozumieć, co tam jest napisane. Czy potem, kim są mądrzy po zmartwychwstaniu? W 3 wersecie jest to zdanie, że mądrzy będą świecić jak blask firmamentu. Ale co to znaczy, że ktoś jest mądry? To znaczy, że skończył studia, że jest mądry jak Daniel i był doradcą króla? Też niekoniecznie. Wiecie, tutaj akurat widać to w 10 wersecie tego samego rozdziału, że mądry jest położony w kontraście z bezbożnym. Dlatego wydaje mi się, że tutaj mądrą osobą jest ten, który zrozumiał, że jest Bóg i chce dla Niego żyć. Zaufał Bogu. Chce być sługą Boga. I wydaje mi się tak przez ten werset 10. Wydaje mi się tak przez to też, że w przypowieściach Salomona jest napisane, że bojaźń Boża jest początkiem wiedzy. Czy bojaźń Boża jest początkiem mądrości. W tym fragmencie to bycie mądrym, w moim zrozumieniu, bardziej wskazuje na to, że ktoś poznał, że jest jeden Bóg i chce Mu służyć. I dalej, jak przyprowadzić ludzi do sprawiedliwości? To jest pytanie, które mi się zrodziło, kiedy studiowałem ten tekst, kiedy czytałem, kiedy obserwowałem to, co jest napisane w tekście. I zasada jest zawsze taka sama. Wiecie, na tym polega zasada od Ducha Świętego, że ona się nie zmienia. I coś, co myśląc, modląc się, takie przyszło mi zrozumienie, to jest to, że jak dobrze wiemy, wszyscy zgrzeszyli. Więc nie ma ani jednego człowieka, który byłby sprawiedliwy sam z siebie. Więc tu nie chodzi o to, że ktoś będzie motywował się: Artur, rób dobre rzeczy, dawaj pieniądze na cele charytatywne, nie wiem, kochaj swoją żonę. To są super rzeczy, ale to nie przyprowadzi cię do sprawiedliwości, bo nadal jesteś grzeszny. I to nie jest pomysł tylko w Nowym Testamencie. To już król Salomon, kiedy modlił się, kiedy została stworzona świątynia, powiedział, że wszyscy zgrzeszyli. Że nie ma nikogo, kto byłby sprawiedliwy. Więc Daniel o tym na pewno wiedział. Więc jak można przyprowadzić ludzi do sprawiedliwości? Wiecie, w kontekście jeszcze raz nie jest to dokładnie napisane. To jest tylko coś, co ta postać, która mi się wydaje, że jest Jezusem, że ta postać powiedziała, jak będzie z tymi, którzy przyprowadzają wielu do sprawiedliwości. Ale widać od Księgi Rodzaju do Objawienia, że to, aby być sprawiedliwym przed Bogiem, czy usprawiedliwionym przed Bogiem, wynika z wiary, naszego zaufania do Bożej obietnicy. Wtedy do obietnicy, że nadejdzie Mesjasz. Że nadejdzie Mesjasz, o którym Daniel prorokował i spisał to parę rozdziałów wcześniej.
że nadejdzie Mesjasz, który wyzwoli wtedy lud Izraela. My wiemy też, że wyzwoli ludzi od grzechu i da możliwość ludziom pojednania się z Bogiem. Więc jak przyprowadzać ludzi do sprawiedliwości? Po prostu mówić, służyć Bogu i mówić ludziom, że jest sposób na to, żeby przyjść do Boga. I tym sposobem jest zaufanie w Bożą obietnicę. Dla nas dzisiaj tym sposobem jest zaufanie, że Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu i zmartwychwstał. To jest obietnica, którą Pan Bóg nam dał, że każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto zaufa tej obietnicy, będzie zbawiony i będzie na wieki z Panem. Więc my dzisiaj musimy ufać tej obietnicy i mówić innym o tej obietnicy, aby przyprowadzać ich do sprawiedliwości. Czy my kogoś zmusimy do tego, żeby uwierzył? No nie. Ale my możemy pomagać, możemy uczyć im, możemy mówić innym o Jezusie Chrystusie. I to były takie trzy przykładowe pytania. Ale dalej zobaczmy, jaki jest cel Daniela. Jaki może być cel, dlaczego Daniel w tym VI wieku przed Jezusem Chrystusem napisał te słowa. I myśląc o tym, takie przyszło mi, tak zrozumiałem to, że Daniel chce pocieszyć Izraelitów, którzy żyją w niewoli. To jest jego cel. Bo słuchajcie, wyobraźcie sobie, że my teraz żyjemy pod zaborami. Czy Polacy żyli pod zaborami. No nie było to przyjemne, nie było to fajne, bo jest władza, która traktuje cię gorzej od innych obywateli. Tak samo Izraelici wtedy. Żyli pod najpierw Nabuchodonozorem, innymi królami Babilonu, potem w cesarstwie medoperskim. Naprawdę nie jest im fajnie. Ale Daniel mówi im, że Pan Bóg ich wybawi. Że Bóg nadal się o nich troszczy i Bóg o nich pamięta. Daniel też chce zapowiadać, że Pan o nich pamięta, ale będą jeszcze większe trudności niż te, które teraz przeżywają. Chce, aby lud był przygotowany. Właśnie ta osoba, która mówi do Daniela w 11 rozdziale, zaczyna całą tą wypowiedź, że teraz oznajmie prawdę Danielowi o tym, co będzie. I kolejny, taki trzeci cel Daniela, który widzę w tym tekście, właśnie przez werset 5, to jest to, że ten posłaniec od Boga powiedział Danielowi, aby to spisał i zapieczętował. Więc to jest też cel Daniela, aby wykonać polecenie, które dostał od Boga przez tę osobę. Ale teraz, jak już wiemy, dlaczego Daniel to napisał, zastanówmy się, dlaczego Duch Święty zawarł akurat ten tekst w swojej Biblii, w Piśmie Świętym. Wiecie, po pierwsze, to co tutaj widzę, to jest zapowiedź przyszłych wydarzeń. Cały ten ciąg od początku 11 wersetu, od początku 11 rozdziału, to jest zapowiedź tego, co się zdarzy. Bardzo ciekawe, naprawdę zachęcam Was, żebyście przeczytali sobie, jak te zapowiedzi się sprawdziły 200-300 lat później. Bo to jest coś, przez co krytycy tekstu, którzy nie wierzą w cuda, myślą, że Daniel napisał swoją księgę jakieś 200 lat przed Chrystusem. To jest historycznie nieprawdopodobne, bo widzimy Daniela 600 lat przed Chrystusem, w VI wieku przed Chrystusem, a nie 200 lat. Ale to, co jak napisał Daniel, jak szczegółowo opisał wydarzenia, które się działy później, powoduje, że albo musimy ciąć historię pod to, aby nam pasowała, ale musimy wierzyć, że proroctwa są prawdą i Bóg zna przyszłość. I to jest też cel Ducha Świętego, żeby pokazać nam, że Bóg zna przyszłość. Ale też dodatkowo coś, co Duch Święty chciał zawrzeć w tym fragmencie, to jest to, że jest pocieszenie dla wszystkich, którzy cierpią dla Pana. Dla wszystkich, którzy teraz mają trudne życie, ale ufają Panu. Dlaczego? Bo przyjdzie dzień, kiedy się obudzą. I ci, którzy zaufali Panu, którzy wierzą w obietnicę Boga, będą żyć wiecznie z Panem. A ci, którzy nie zaufali Panu, będą wystawieni na wieczną hańbę i pogardę. Ale to jest zachęcenie, pocieszenie ludzi, którzy ufają Bogu. Że mimo tego, że teraz jest trudno, to Pan Bóg może cię pocieszyć i Pan Bóg pocieszy cię w przyszłości na pewno. I zobaczcie teraz to. Teraz, jak już znamy cel Daniela, znamy cel, dla którego Duch Święty zawarł ten tekst w swoim piśmie, pomyślmy,
jakie zasady są widoczne w tym fragmencie. I coś, co mi przyszło do głowy, to jest to, że wszyscy zmartwychwstaną. Jedni zmartwychwstaną po to, aby żyć wiecznie z Bogiem. Drudzy zmartwychwstaną po to, aby wiecznie cierpieć hańbę i pogardę. Tak jest napisane w tekście. Dalej, po zmartwychwstaniu różni ludzie otrzymają różne nagrody. To jest werset trzeci, że jest ta grupa mądrych i jest ta grupa, która przyprowadziła wielu do sprawiedliwości. Kolejny, że jest jeszcze taka prawda, która nie jest przyjemna, ale że nadejdzie ucisk na Żydów i na wszystkich ludzi, którzy służą Bogu, który jest większy niż jakikolwiek, który nastąpił do tej pory. I to, co mi się wydaje, to jest to, że ten ucisk dopiero nadejdzie. Ten czas trudności jeszcze się nie wypełnił. Zaraz wam powiem dlaczego. I czwarty punkt. Wierzący, albo ci, którzy służą Bogu, którzy zaufali Bogu i rozumieją Jego obietnicę, powinni przeprowadzać innych do sprawiedliwości. Powinni mówić innym o tym, który umarł za nas, który zmartwychwstał i który żyje dzisiaj. I słuchajcie, teraz przechodzimy do kolejnego kroku, czyli do tej korelacji. Bo te prawdy, które ja mam, ja sam sobie wymyśliłem. To moje myśli. I teraz muszę sprawdzić, czy to, co wymyśliłem, faktycznie jest prawdą, czy tylko moim wymysłem. Dlatego sprawdźmy to. Wszyscy zmartwychwstaną. Jedni do życia, drudzy na hańbę. To jest coś, o czym rzadko się mówi, przynajmniej ja rzadko słyszę w Kościele. Że zmartwychwstaniemy my, to tak, to wszyscy wiemy. Ale że też ludzie, którzy nie uwierzyli Bogu, też oni zmartwychwstaną. Tylko, że zmartwychwstaną na wieczną śmierć. I to jest przykre, ale tak nam Bóg pokazuje to w swoim piśmie. Czy to w tym fragmencie, czy we fragmencie w Księdze Objawienia apostoła Jana, czy kiedy apostoł Paweł broni siebie w Dziejach Apostolskich, też mówi, że on wierzy w zmartwychwstanie wszystkich, pobożnych i bezbożnych. Więc wszyscy zmartwychwstaną, tylko jedni do życia wiecznego, a drudzy na osąd i na wieczną pogardę i hańbę. Dalej, do drugiego punktu. Czy po zmartwychwstaniu różni ludzie otrzymają różną nagrodę? Też tak mi się wydaje. Patrząc na fragment z pierwszego do Koryntian, kiedy możemy budować ze złotych kamieni, z dobrych fundamentów, z dobrych materiałów, kruszców, dziękuję, na fundamencie Jezusa Chrystusa, albo możemy budować ze słomy, z piasku, z trawy, która zostanie spalona. Widać, że w tym fragmencie, czy w fragmencie z drugiego Koryntian, kiedy jest napisane o tym, że każdy z nas będzie sądzony na podstawie tego, co zrobił, tego, co dobre czy złe. Wiecie, to nie chodzi o sąd na życie wieczne, ale chodzi o to, że my dostaniemy różne nagrody, czy różne zapłaty za to, jak sprawowaliśmy, jak żyliśmy tutaj z wiedzą, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. No i trójka, czy nadejdzie większy ucisk? Albo inaczej, ja twierdzę, że nadejdzie największy ucisk jeszcze w historii Żydów, który jeszcze nie nadszedł do tego momentu. I to dlaczego mi się tak wydaje? Wydaje mi się tak właśnie przez to, co Jezus powiedział i co jest zapisane w Mateusza 24 rozdziale. Jezus zacytował ten fragment, dokładnie to słowo, że nadejdzie jeszcze ucisk, którego nie było od początku świata aż dotąd. I to Jezus powiedział 600 lat po tym, jak Daniel to spisał. 500 parę lat po tym, jak Daniel to spisał. I przez te 500 lat było naprawdę dużo rzeczy, które się stało, które nie były przyjemne dla Żydów. Między innymi duża część 11 rozdziału Księgi Daniela została wypełniona. Ale Jezus zapowiada, że jeszcze nadejdzie większy ucisk. Reszta Księgi, reszta tego, co jest napisane w 11 rozdziale, jeszcze się nie wypełniła. Bo zakończy się to powrotnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Jezus jeszcze nie powrócił. A Daniel wskazuje bardzo i wyraźnie czas, jaki nastanie od tego ucisku do powrotu Jezusa Chrystusa. Wcześniej, w 9 rozdziale, Daniel dokładnie wskazał czas, w którym przyjdzie Mesjasz. I dokładnie tak się stało. Wskazał na 486 lat bodajże, od momentu, w którym zostanie wydany dekret o odbudowie świątyni. I dokładnie 486 lat co do dnia Mesjasz przyszedł. Może kiedyś tata wam powie, jak to policzyć. Ale
Widać, że Daniel bardzo dokładnie opisuje czas. Jeżeli mówi o czasie, to dokładnie to się sprawdza tak, jak Daniel zapowiedział. Dlatego, że mówi przez niego Duch Święty, że zostało mu to objawione od Boga, a Bóg się nie myli. Więc skoro jeszcze Jezus nie przyszedł, pomimo tego, że różne ciężkie sytuacje działy się dla Żydów, moim zdaniem dopiero jeszcze nadejdzie ten największy ucisk. I wierzący powinni przyprowadzać innych do sprawiedliwości. Jest mnóstwo wersetów, szczególnie w Nowym Testamencie, w którym to bardzo łatwo widać. Czy Mateusza, 28 rozdział, wielkie posłanie misyjne. Czy fragmenty, które są w liście do Rzymian, o tym, że ktoś, kto wierzy, musiał usłyszeć o Jezusie Chrystusie. A jak mają usłyszeć, jeżeli nie było tego, który głosił? Potrzeba ale jest ludzi, którzy będą mówić o Jezusie Chrystusie. I przez tą korelację, moim zdaniem, te prawdy, które zobaczyłem w tym tekście, są prawdziwe. Jeżeli ja teraz myślę, że one są prawdziwe, to ja mogę szukać, jak ja mam je praktycznie zastosować dzisiaj. Ale jeszcze przed tym podsumowanie tekstu. Jak możemy w krótkim zdaniu zawrzeć w skrócie, o co chodziło w tym fragmencie? I coś, co mi przyszło do głowy, to jest to, że ten tekst to jest zapowiedź dana Danielowi dotycząca ucisku i zmartwychwstania w czasach ostatecznych. Tak, żeby było łatwiej zapamiętać, kiedy potem będziemy sobie czytać Biblię i myślisz, o okej, to jest fragment o ucisku. I skąd to wiem? Bo to przestudiowałem. Bo sam zrozumiałem, co jest napisane w tym fragmencie. To jest po prostu przydatne, jeżeli chcemy szczególnie komuś mówić o tekście Biblii. Więc wracając od początku. Mieliśmy obserwację, której czytaliśmy tekst, której staraliśmy się zobaczyć, co jest napisane w tekście. I w krótkich zdaniach, krótkich stwierdzeniach wypisaliśmy sobie, co tam jest napisane, żeby wiedzieć, co Daniel zawarł w swojej księdze. Teraz w interpretacji my chcemy zrozumieć, co Daniel zawarł w swojej księdze. Już wiemy, co tam było napisane, ale teraz chcemy to zrozumieć. Może przychodzą jakieś pytania do głowy. Napiszmy je i szukajmy na nie odpowiedzi. Może chcemy zrozumieć, jaki był cel Daniela napisania tej księgi, czy tego fragmentu. Okej. Przez to, że wiemy, co napisał, możemy starać się zrozumieć, jaki był jego cel. Tak samo przez to, że wiemy, co jest napisane, możemy starać się widzieć, jaki jest cel Ducha Świętego, aby zawrzeć ten tekst, tą treść w kanonie Pisma Świętego. I z tego, że wiemy, jaki jest cel Ducha Świętego, jaki jest cel Daniela, my możemy szukać prawd, które będziemy starali się zastosować w naszym życiu po tym, jak sprawdzimy, czy one są faktycznie słuszne. I teraz przechodzimy do ostatniego momentu, do ostatniego punktu, czyli do puenty czytania Pisma Świętego. Kiedy ta książka staje się żywa, kiedy ta książka z podręcznika czy literatury pięknej staje się czymś, przez co Duch Święty zmienia nasze życie. Dlatego, że w zastosowaniu chodzi o to, aby zastosować co najmniej jedną z prawd w naszym codziennym życiu. Wiecie, ja to lubię robić w taki sposób, że, albo może inaczej, przed tym jeszcze. Każda z tych prawd jest czymś, co albo musimy wiedzieć, albo co możemy wierzyć, albo co możemy zastosować. Tyle, że inne jest zastosowanie 2500 lat temu, które Daniel miał, cesar, będąc niewolnikiem w cesarstwie medoperskim, a inne jest zastosowanie na przykład Olgi, która dzisiaj jest tutaj. Inne jest zastosowanie Artura, który będzie pracował, nie wiem, kiedy idziesz do pracy, ale nie tylko. Dzisiaj? No to kiedy dzisiaj pójdziesz do pracy? My żyjemy w innym kontekście niż prorok Daniel. My żyjemy w innym kontekście niż chrześcijanie, do których Paweł wysyłał swoje listy. Ale to nie zmienia faktu, że tą zasadę, którą czytał prorok Daniel, czy Mojżesz, czy apostoł Paweł, czy apostoł Piotr, te zasady, o których napisali, my powinniśmy zastosować w swoim życiu, odnośnie do naszego kontekstu. I żeby to zrozumieć, najpierw musimy poznać, zrozumieć właśnie, w jakim kontekście my się znajdujemy, co ja mogę zrobić, jak ja mogę zastosować tę prawdę. Ale nie pomyślmy tylko, okej, jak ja mogę to zrobić, ale stwórzmy cel, żeby zastosować tę prawdę. To, co poznaliśmy w Piśmie Świętym. Potem sprawdźmy, czy faktycznie zrobiliśmy ten cel. Wiecie, coś, co mi przyszło do głowy, o, nawet fajnie coś takiego zrobiłem.
wiecie, jakąś prawdę, którą ja bym chciał zastosować, którą widzę, że dla mnie łatwo jest zastosować i którą widzę, że w trakcie modlitwy, przygotowania tego Duch Święty ponagrał mnie, abym o tym ja to zastosował i aby o tym wam powiedzieć. To jest ta prawda, żeby ludzie wierzący, ci, którzy zaufali Panu, przyprowadzali innych do sprawiedliwości. To jest ta prawda odwieczna, którą sprawdziliśmy, którą zobaczyliśmy, interpretując tekst. Teraz, jak ja mogę zastosować tą prawdę? Wiecie, no u mnie jest trochę łatwiej, bo dzisiaj jadę do Radomia na tydzień, żeby głosić Ewangelię. I to jest coś, co wiedziałem przed tym, jak studiowałem ten fragment. Więc dla mnie takim zastosowaniem tego tekstu będzie pojechanie do Radomia i przez tydzień opowiedzenie na przykład 5 osobom Ewangelii. Jeżeli ja sobie zrobię taki cel, żeby przez tydzień powiedzieć 5 osobom Ewangelię, ja mogę sprawdzić, czy tego dokonałem, czy nie. Ale nie wszyscy tutaj jedziemy do Radomia. Nie wszyscy będziemy mieli tyle okazji, aby mówić innym o Jezusie Chrystusie. Dlatego teraz ja chcę, aby każdy z was pomyślał, jak możecie zastosować tę prawdę w swoim życiu. Może jest jakiś sąsiad, do którego was serce ponagla, aby mówić o Ewangelii. Może ktoś z rodziny. Może ktoś ze znajomych. Może po prostu ktoś, kogo mijecie na ulicy. Ale fajnie jest sobie zrobić cel. Taki, że do następnego nabożeństwa porozmawiam z sąsiadem Kowalskim albo z sąsiadką Karczewską o Ewangelii. Chcę co najmniej jednej osobie do kolejnego nabożeństwa powiedzieć Ewangelię. Jeżeli taki sobie postanowicie cel, to łatwo będzie zobaczyć, czy go wykonaliście, czy nie. Czasem czytamy Biblię i takie piękne rzeczy nam Bóg objawia. I skupiamy się na tym, jak pięknie nam Bóg coś objawił, że zapominamy, aby to zastosować. Albo widzimy, że okej, ja muszę być taki, muszę nie kłamać, muszę wstrzymywać się od grzechów seksualnych, muszę robić to i to. Tyle, że bez celu ciężko jest faktycznie zobaczyć, co zrobiliśmy, czy nie. Dlatego fajnie zrobić sobie taki cel. I naprawdę zachęcam was do tego, a wybrać jedną osobę, której powiecie Ewangelię, której będziecie rozmawiać, z którą będziecie rozmawiać o Jezusie Chrystusie do następnego nabożeństwa, do następnej niedzieli. I zobaczymy, czy ten cel wam się udał, czy nie. I potem, na następną niedzielę, będziecie mogli sobie sprawdzić, czy to się udało, czy nie. Czy wykonałem postawiony sobie cel? Bardzo proste. Jeżeli mamy liczbę osób, które chcemy powiedzieć o Jezusie, jeżeli mamy może nazwisko osoby, której chcemy powiedzieć o Jezusie, mamy czas, do którego mamy to zrobić, bardzo łatwo jest zobaczyć, czy to zrobiłem, czy nie. Jeśli tak, to fajnie jest sobie opisać, jak to wyglądało, jak to przebiegło. Jeżeli nie, dlaczego tego nie zrobiłem? Co się stało, że nie udało mi się spełnić tego celu? Na tym polega tak naprawdę, w skrócie, czytanie Biblii, aby zmieniła twoje życie. Bo to jest coś, co jest... Może nie jest to... jak to powiedzieć? Nie jest to łatwe. Nie jest, ale wydaje mi się, że jest proste. Przynajmniej w zasadach. Wiecie, i oczywiście, może jak zaczniecie stosować ten akurat rodzaj czytania Biblii tak, aby ją stosować, może nie będziecie mieli od razu 50 obserwacji z jednego wersetu. My w szkole z Anią mieliśmy takie zadanie. Nasz nauczyciel właśnie z przedmiotu studiowania tekstu biblijnego dał nam fragment z dzieł apostolskich, Dzieje Apostolskie 1:8, gdzie jest napisane: ale weźmiecie moc, kiedy... Czekaj, jak to było? Pamiętasz to? Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I nam nauczyciel powiedział: dobrze, macie jeden werset, bez kontekstu proszę mi znaleźć 25 rzeczy, które widzicie w tym zdaniu. No i się główkowaliśmy z 2 godziny. Co tam jest w tym wersecie? Ale w końcu udało się zrobić te 25 rzeczy. Szczęśliwie oddajemy pracę i na tych samych zajęciach pan powiedział: super, to teraz macie kolejne 25 rzeczy w tym wersecie, tylko teraz możecie użyć kontekstu.
I to jest coś, co było bardzo trudne, ale co takie ćwiczenie, które pokazuje, że naprawdę w każdym fragmencie tekstu, w każdym fragmencie tekstu biblijnego możemy znaleźć wiele rzeczy, o których autor mówi. I potem w obserwacjach, kiedy już widzimy, co jest napisane w tekście, my, albo inaczej, kiedy szukamy tego, co jest napisane w tekście, zazwyczaj pojawia nam się pytania, o co chodzi, dlaczego tak jest, albo kto jest tym, kto mówi do Daniela, jak w tym przykładzie. Pojawia nam się pytania, na które nie będziemy znali od razu odpowiedzi, albo na które tekst nie pokazuje nam odpowiedzi. Dlatego zapisujemy sobie te pytania i myślimy, o co w nich chodzi. Kiedy już poznamy odpowiedź na pytania, myślimy, jakie zasady Duch Święty dał w tym tekście, abyśmy my mogli zastosować dzisiaj. I jak już znajdziemy te zasady, patrząc na nasz kontekst, w którym żyjemy, na nasz kontekst tego, jak myślimy, jak postępujemy, jak wygląda nasze życie, my staramy się zrobić cel. Zrobić cel, jak zastosować chociażby jedną prawdę z tych, które widzieliśmy w tekście. I wiecie, nie róbcie sobie bardzo trudnych celów. Bo jak będziecie czytać Biblię codziennie, albo co drugi dzień, co trzeci dzień, to w końcu nawarstwi się tych zadań, które macie zrobić i będzie je ciężko zrobić. Zróbcie sobie proste rzeczy. I proste, małymi kroczkami Duch Święty będzie was przemieniał. Na tym polega czytanie Biblii tak, aby ona zmieniała wasze życie. W modlitwie po prostu czytamy i myślimy, co tam jest napisane. I to jest ta książka, o której mówiłem. Odkrywanie Biblii. Charles Swindoll. Naprawdę fajne. Czytałem ją 4 lata temu, może 3-4 lata temu. I zmieniła moje podejście właśnie do tego, jak czytać Biblię. Z tego, jak po prostu sobie czytałem tak o, bez większych przemyśleń, żeby po prostu odbębnić te 4 rozdziały dziennie. Zacząłem czytać spokojnie, wolniej, szukając tego, co tam jest napisane. I to naprawdę zmieniło dużo w moim życiu. Znaczy, spowodowało, że ja lepiej zrozumiałem tekst Biblii, a co jeszcze lepsze, ja zacząłem go stosować. I przez to widzę, jak Duch Święty przemieniał mnie, że teraz inaczej się zachowuję, inaczej myślę niż 6 lat temu, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa. I o tym wam chciałem powiedzieć dzisiaj. O tym, abyśmy, kiedy czytamy Biblię, oczywiście też jest dobrze czytać tak, abyśmy wiedzieli, co jest napisane, abyśmy po prostu czytali parę rozdziałów dziennie czy któregoś dnia, abyśmy też byli zaznajomieni z treścią Biblii od początku do końca. Ale też dobrze jest czasem, albo czasem często, przysiąść na 15-20 minut, szukać jakichś paru obserwacji, jak je zrozumieć i jak je stosować. Bo to jest sposób, w którym Duch Święty zmienia nas przez swoje pismo. Pozwólcie się pomodlę na koniec i oddam Ci głos. Panie Boże, tak Ci dziękuję za ten czas tutaj w Głowicu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty pokazałeś mi, o czym mówić. Tak modlę się, aby ten sposób, jeden ze sposobów czytania Twojego Pisma, aby on zmieniał nas, aby on zmieniał nasze życie, abyś Ty, Duchu Święty, przez to, że wiemy, co jest napisane w Twoim Słowie, przez to, że rozumiemy, co tam jest napisane, żebyśmy mogli stosować to w naszych życiach, aby być światłem dla innych, aby innym pokazywać Ciebie, aby wskazywać innym na Ciebie, ale też, aby nasze życie się polepszało, aby ludzie widzieli, że my z miłością do nich podchodzimy, że z miłością chcemy traktować siebie nawzajem, aby do Ciebie płynęła chwała do wszystkiego, co robimy. Tak, dzięki Boże za ten czas i modlę się, abyśmy mieli jedność, abyśmy mieli teraz dobry czas wspólnoty, kiedy będziemy w miłości okazywać sobie to, jak Ty nas zmieniasz. Amen.